Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 pod tytułem Odyseja w imieniu króla. Udało nam się w poprzednim odcinku odnaleźć Uriziel ze świątyni śniącego. No troszkę musieliśmy się tam namęczyć z tymi przeciwnikami, ale końcowo no, udało nam się to zrobić. I teraz oczywiście jesteśmy w miejscu, w którym powinien być Garond, czyli tam więziony, i musimy tych orków tutaj wybić. Jest tak ogólnie z tym Urizielem, że 16 tylko HP zostaje takiemu orku i tak to byśmy mieli go na hita. Kurde, no niedobrze, bardzo niedobrze. Ale wystarczy, że w takim razie trochę sobie siły podbijemy, więc musielibyśmy iść na stół alchemiczny, potem jakieś mikstury myślę, że będziemy mogli zrobić i będziemy mieli wtedy takiego właśnie orka tam no na hita. Także... O! Tam się już rzucili na tego orka, też tam jest ktoś jeszcze więcej, widocznie wychodzi na to. Więc nie tylko Garond przeżył, udało mu się przeżyć. I jeszcze ktoś tam dodatkowo, także dobrze. No bo tak to ogólnie no, ten zamek no, został no, praktycznie całkowicie no, wybity, nie? No i tylko udało się wydostać Orikowi, Garondowi i Parsivalowi, wychodzi na to. Hey. Na szczęście. Hallo, ich bin unser Retter. Ohne dich wären wir nicht mehr lange am Leben geblieben. Wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Du kommst von einem Kriegsschiff des Königs? Interessant. Dann scheint ja noch nicht alles verloren zu sein. Auf jeden Fall danke ich dir für deine Hilfe. Ihr solltet in das sogenannte neue Lager gehen, das sich im Eisgebiet befindet. Dort hält sich Lord Hagen auf. Gut, wir werden uns sogleich auf den Weg machen. Dobra, elegancko, czyli ta cała trójka idzie właśnie do Lorda Hagena. Do tam dawnego nowego obozu. Także to też było ważne. I... Znowu jedna z tych cholernych bestii. Ważne i no to znaczy... Tą drogą w ogóle idą? Będzie szybciej? Okej, mniejsze, oni się i tak w sumie przyniosą. To jest też ważne. My... żyjemy w cyrku? Czy o co tu chodzi? Po prostu... No, za cholerę się tego nie spodziewałem. Wiecie co? Załóżmy jedną rękę. Dajcie mi minutę i ogarniemy sobie to jedną ręką, bo dwuręką tutaj, zanim to zrobię, to będzie to trwało. I robimy tak, od razu, że tutaj, tylko z tej ścieżki, wybijemy tych wargów od razu, te wargi, bo no, sami widzieliście, co tutaj się działo, nie? Oni dalej, jak już pójdą, to raczej powinni się przenieść, no bo będą na dość tyle daleko, że przeniosą się, albo po prostu ja się gdzieś przeteleportuję, także ich też od razu przeteleportuję. No nie spodziewałem się, że wargi dwa ich pokonają, ale dobra. Czyli klikamy to, oni już sobie idą. Jeszcze ten kufer sobie otwórzmy. Możemy w sumie tak naprawdę przenieść się od razu do nowego obozu. I nie wiem, będzie można poinformować Hagena? Aha, nie można go poinformować, co jest bardzo w sumie dziwne, że Garond tutaj już wrócił. I gdzie on w sumie tak to przesiaduje Garond, jeżeli go tutaj nie ma? No bo nie wiem, czy będzie jakaś wzmianka jeszcze, czy coś. Ciężko mi powiedzieć. No bo raczej no, na pewno powinno ich to niby już tutaj przenieść, ale możemy jeszcze sobie zrobić tak w razie czego. Inny sposób jeszcze. Czyli się po prostu przespać do następnego dnia. No dobra, gdzieś oni indziej po prostu muszą być. Więc będzie trzeba ich odnaleźć. I teraz tak. Jeżeli chodzi o negocjacje z Urszakiem, to myślę, że mamy wszystko już ogarnięte. Potrzeba było te obozy powybijać tam wokół zamku, za palisadą, tutaj właśnie niedaleko nowego obozu, jeszcze tam te statki za palisadą trzeba było wyczyścić i tak dalej, i tak dalej.
Także myślę, że to już jest wszystko. Oczywiście jacyś tam jeszcze orkowie są i tych wszystkich jeszcze orków za palisadą dosłownie nie wybiliśmy, ale tam już jest to i tak zaliczone, ale to sobie tam wiadomo, pójdziemy i tych orków wybijemy też. Ale myślę, że już jesteśmy w stanie pójść do Urszaka i powiedzieć mu o tym, że no po prostu musimy negocjować. Musi z nami negocjować, no bo już nie ma tak potężnej armii orków, niż jak to było na samym początku, co nie? Też ogólnie wyzwolenie Korinis jest powiązane z tym zadaniem. Co jeszcze? No nie pamiętam dosłownie tam wszystkiego, ale no wiele trzeba było jakby zrobić, nie? Więc dobra, zakładamy Ulumulu, idziemy z nim porozmawiać i zobaczymy. Też wiecie, no teraz jest tak, że to my moglibyśmy stawiać mu warunki, jeżeli się niby zgodzi na negocjacje. No bo to my będziemy na wygranej pozycji tak naprawdę, skoro on będzie miał już mniejszość tych orków, co nie? Bist du jetzt bereit, mit mir zu verhandeln? Ihr konntet uns unsere Gefangenen entreißen. Ich frage mich, wie no właśnie, no i Garanda też to zalicza, nie? Do Questa. Ich weiß nicht, Mensch, wie dies möglich war. Aber Prankhosch, der große Seekriegsherr der Orks, ist tot. Das ist ein schwarzer Tag für das Volk der Orks. Ich habe gehört, dass man unsere Krieger aus der Stadt Korinis vertrieben hat. Belia scheint uns verlassen zu haben. Ich weiß, dass ihr unsere Krieger aus der Burg vertrieben habt. Glaubt aber ja nicht, dass ihr damit schon gesiegt hättet. Na schön, Mensch. Ihr kontrolliert das Minental. Aber das heißt noch lange nichts. Man berichtete mir, dass unser Nachschub unterbrochen worden ist. Was wurde aus unseren Kriegern hinter der großen Palisade, Mensch? Ich weiß, dass unsere Krieger die Belagerung von Hagens Paladinen aufgeben mussten. Aber wir haben noch genug Krieger, um euch zu besiegen. Meine Krieger berichteten mir, dass alle Drachen tot sind. Aber das ändert nichts an unserem Entschluss, euch Menschen zu unterwerfen. Urshak bietet Hagen einen Waffenstillstand an. Meine Orks werden seine Männer nicht mehr angreifen. Der Lord kann frei entscheiden, ob er mit seinem Paladiner nach Korinis geht oder ob er im Minental bleiben will. Er muss aber versprechen, Frieden zu halten. Kein Paladin darf gegen einen Ork die Waffe erheben. Dafür verspricht Urshak, dass die Krieger der Orks mit den Menschen Frieden halten werden. Das Versprechen gilt aber nur für das Minental. Für die anderen Orks kann Urshak keinen Waffenstillstand vereinbaren. Das ist Urshaks Angebot an die Paladine. Geh und frage Hagen, ob er mit meinen Bedingungen einverstanden ist. Nie ma potrzeby już rozejmu. Możemy w ten sposób chyba też to zrobić, że po prostu będziemy mogli po prostu no zabić Urshaka i nie wchodzić w żaden rozejm. Wiecie co? Zrobimy sobie zapis, zobaczymy, tak dla kontentu po prostu, jak to będzie wyglądało, a później sobie zrobimy ten sposób, który po prostu chcę zrobić, czyli po prostu, no żeby był ten rozejm, żeby oni nie walczyli ze sobą, nie? Kurde, zmieniłem na... Zaczekajcie. Zmieniłem tylko na jedną rękę, już mnie tutaj zaczął Urszak bić. Warte mal. Także... Eigentlich ist ein Waffenstillstand. Co to będzie? Nicht mehr nötig. Was willst du damit sagen, Mensch? Willst du uns etwa angreifen? Dann lege dein Ulumulu ab und kämpfe mit uns. Ich mach dich. I po tym idziemy porozmawiać z Lordem Hagenem. I zobaczymy, co to właśnie będzie, jaka będzie reakcja i zobaczymy no później, jaka będzie reakcja na to, jak Urszak powiedział, że się zgodzi na rozejm, nie, że się zgodził w sumie na rozejm. Zobaczmy jeszcze te wpisy. Czy rzeczywiście potrzebny mi rozejm z Urszakiem? Po tym, jak pokonałem potężną armię orków, chyba teraz nie ma potrzeby. No właśnie, tak o tym też powiedziałem przedtem, nie? Jeśli zabiję Urszaka, opór orków w Górniczej Dolinie zostanie złamany. Na co mam się zdecydować? Na zwycięstwo czy na pokój? Urszak nie żyje, bez wozu orkowie są bezradni. Zwycięstwo należy do nas. Natychmiast przekażę to Lordowi Hagenowi. No i zobaczmy. No niby można w ten sposób to też zrobić, nie?
ale jednak będę robił to w taki sposób, że no nie będę zabijał Urszaka. Ale po prostu chcę zobaczyć tutaj. A, i tutaj jest to, że gotów jest zawrzeć rozum, to tego nie klikajmy. Pokonaliśmy orków. To jest to, jak klikamy właśnie, że rozum nie jest potrzebny. Ich habe die Orks besiegt. Urszak ist tot. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit ihm Frieden zu schließen. Sein Tod könnte die Orks zu weiteren Angriffen anstacheln. Aber gut, jetzt ist es sowieso nicht mehr zu ändern. Du hast sehr viel für uns getan. Nimm diese Goldstücke zur Belohnung von mir. Ihr werdet also jetzt im Minental bleiben? So ist es. Und wir werden aus den Minen jedes Erdstück holen, das wir finden können, damit der König es bekommen kann. Ich habe gehört, dass die Esmeralda verschwunden ist. Wie wollt ihr das Erz nach Myrtana bringen, jetzt wo das Schiff weg ist? Sollen wir euch helfen? Das ist nicht nötig. Vor einigen Wochen kam ein Handelsschiff nach Korinas. Mit dem Kapitän habe ich vereinbart, dass er in einigen Wochen in einer geschützten Bucht auf uns warten soll. Mit diesem Schiff werden wir das Erz nach Myrtana bringen. Du hast schon genug für uns getan und kannst nun auf die Albatros zurückkehren. Lebe wohl. Innos möge dich beschützen. Dobra, czyli w taki sposób się to kończy i tak też no, w sumie Lord Hagen mówi, że lepiej by było jednak zawrzeć ten rozejm, co nie? Także teraz klikniemy to, co no, chce zrobić po prostu, nie? Więc idziemy od razu do Lorda Hagena, powiedzieć mu o tym. No, że Urszak jest gotów zawrzeć rozejm. Urszak jest bereit, einen Waffenstillstand zu schließen. So? Unter welchen Bedingungen? Ihr könnt frei entscheiden, ob ihr mit eurem Paladin nach Korinas gehen oder ob ihr im Minental bleiben wollt. Ihr müsst aber versprechen, Frieden zu halten. Kein Paladin darf gegen einen Ork die Waffe erheben. Dafür verspricht Urshak, dass die Orks die Menschen nicht mehr angreifen werden. Allerdings gilt das Versprechen nur für das Minental. Für die anderen Orks kann Urshak keinen Waffenstillstand vereinbaren. Aha. Das Angebot ist akzeptabel. Teile Urshak mit, dass ich einverstanden bin. Sage ihm auch, dass wir vorerst im Minental bleiben, aber uns von den Orks fernhalten werden. No i oby tak pozostało. Żeby ten rozejm no tutaj trwał i trwał. Żeby zakończyli w końcu tą wojnę, chociaż tutaj w tej górniczej dolinie. No czyli teraz z powrotem do Urszaka. Powiedzieć mu o tym, że no... Hagen się zgodził. I że... Rozejm zostaje zawarty z dniem dzisiejszym, więc tutaj no nie powinni w ogóle się orkowie z paladynami bić w całej górniczej dolinie. Lord Hagen nimmt deine Bedingung an. Gut, Mensch. Solange die Paladine friedlich bleiben, wird auch das Volk der Orks friedlich bleiben. Aber denke daran, nur die Minental-Orks haben mit euch diesen Waffenstillstand geschlossen. Die Orks aus Myrtana werden weiterhin Krieg gegen euch führen. No nas tutaj interesowało to oczywiście, co jest w górniczej dolinie, no bo no Urszak nie odpowiada właśnie tak, jak sam powiedział, no za tych, co tam gdzieś dalej walczą, nie? Zobaczmy jeszcze, czy u Hagena nie ma jakiejś tam wzmianki kolejnej. A no tak, no jest oczywiście, że zawarliśmy pokój, nie? Ich habe mit Urszak Frieden geschlossen. Gut, ich danke dir. Du hast sehr viel für uns getan. Nimm diese Goldstücke zur Belohnung von mir. Ihr werdet also jetzt im Minental bleiben? So ist es. Und wir werden aus den Minen jedes Erdstück holen, das wir finden können, damit der König es bekommen kann. Ich habe gehört, dass die Esmeralda... No to już mieliśmy, że statek handlowy przypłynął. Także tego nie słuchajmy drugi raz. Ich wollte... Wenn es nichts Wichtiges ist, was du mir zu sagen hast, solltest du mich nicht länger stören. Wende dich in diesem Fall dann lieber an Ingmar... Ale nas zlał. Idź może do Ingmara albo innego paladyna. Kurde, no. No dobra. Czyli tutaj nic nowego już tak naprawdę nie mamy. To są sami rycerze. Gdzie ten Garnot siedzi? Musimy go zaraz, kurde, znaleźć. Bo ciekawe właśnie, czy nie będzie tam no rozmowy na ten temat, nie? Tutaj. Hej, du. W nowym obozie. O, Patowi jeszcze ten pieprz czerwony możemy dostarczyć, bo dostaliśmy od niego ostatnio zadanie i trzeba było go załatwić. Między innymi z Warantu go można dostać i czasami jakiś tam chyba kupiec może też go mieć. No na pewno też jest jakaś tam opcja, że go można zebrać gdzieś tam z jakiegoś miejsca. Hier hast du deinen Pfeffer. Hey, du bist zu gebrochen. Na dann mal her mit dem Zeug.
Ja, das ist er. Hier hast du deine Belohnung. Du hast sie dir redlich verdient. Gibt es Neuigkeiten? Ja, aber leider nichts Gutes. In letzter Zeit verschwindet immer häufiger Proviant aus den Lagerräumen. Irgendjemand muss da lange Finger machen. Doch wer? Egal wie wir es anstellen, der Dieb ist uns bisher nicht in die Falle gegangen. Er muss sich verdammt gut mit den Gewohnheiten der Wachen auskennen. Denn sonst wäre er schon längst entdeckt worden. Der Dieb wird sehr wahrscheinlich einer aus dem Lager sein. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Dobra, tu jeszcze jakaś kradzież jest. Ogarniecie? I czemu to zadanie z czerwonym pieprzem jeszcze nie jest wykonane? Muszę z nim porozmawiać za kilka dni. No tak, jak właśnie tutaj on przyprawi te potrawy, bo coś tam narzekali. Okej. Okay. Pat powiedział, że z magazynu często ginie żywność. Muszę porozmawiać z Ortwinem. Być może zauważył coś podejrzanego. I jeszcze, kurde, przecież ja narzekałem na ten Uriziel. Że on jest za słaby, żeby orka nie mieć na hita. A tu przecież jeszcze możemy go naostrzyć. No i zatruć. To nawet nie trzeba się będzie siły uczyć więcej, znaczy no wbijać więcej, bo to nam powinno pozwolić na to, żeby właśnie no mieć już no... na hita takiego orka. Także dobra, on ma 600 obrażeń mieszanych, tak to niby. Zatruj ostrze. Zaczekajcie. Można to zatruć w ogóle? Ej, kurde, ciekawe. Chyba nie można. Uriziel, na pewno, no. Jeszcze raz. Po kolei. No nie ma tego. Nie można tego zatruć. No niedobrze. No bo to jest niby magiczne ostrze, jakieś tam już obrażenia ma magiczne. Nie wiem. No zobaczmy, czy chociaż można to naostrzyć. No jest, tutaj jest. Było 600. Jest 1080? Co? O 480 obrażeń nam doszło? Wow. Teraz jeszcze po naostrzeniu zreknijmy, czy możemy zatruć. No raczej nie, ale tak po prostu... Co nie? Oczywiście, że można. O kurde. Czyli najpierw trzeba naostrzyć, później zatruć. 1080. Za mało składników. Co tam trzeba było? Chyba było trzeba... Zaczekajcie, bo tutaj było coś właśnie z tym chyba, żeby wyciągnąć trutkę z... O, żądła krwiopic, czy tam z gruczołu jodowego. No weźmy jedno takie, drugie takie. Teraz te jeszcze eliksiry chyba na siłę sobie zaraz zrobimy, to ogarniemy za chwilkę. Okej, okay, i zatruło nam. A, i tu normalnie dochodzi 20, ale no dobra. 480 po samym naostrzeniu. No dobra, no teraz to jestem skłonny nosić dwurękę. I tak byłoby fajniej, jeżeli by to była jedna ręka, no ale Uriziel to dwuręka, także już nie będę narzekał. Sorry, już nie narzekam. 1100 obrażeń. Ja pierdzielę. Przecież to jest... mocarna broń. Chociaż, kurde, z tą siłą to... Dobra, to sobie tam później ogarniemy te eliksiry. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało z naszymi hitami. Więc... mamy Uriziel ulepszony. Mamy załatwioną sprawę z Urszakiem, także no jest ten rozejm. Tutaj jeszcze, no dobra, no tam nam te dwa zadania się ciągle ciągną. Ten taki wątek w tym nowym obozie. Gdzie był... Ortwin. No dobra, no magazyn, no to mają tam na dole, tak? No czyli może tam będzie ten Ortwin. To jest jako... chociaż nie wiem, czy... to jest jako magazyn, no czy no niby to mają jakieś takie...
Czy tam na górze? Gdzie oni to wszystko trzymają? Ortwina musimy po prostu znaleźć. No dobra, to w sumie jak już tu zaczęliśmy, stąd to okej. Bo Ortwin to pilnuje, tak? Tego. Tutaj nic nie ma. Rycerz. Nie, to jest jakaś taka pracownia alchemiczna. No tutaj na górze spanko jest, nie? To nie jest żaden magazyn. Tam na dole to jest niby magazyn, ale... Chwila. Rycerz. No, nie, no tutaj też nie, ale tak dla zasady zerknijmy po prostu. Czy kogoś tu nie ma? Dobra, tu nie ma. Tu jest rycerz. No, no i ten galon, gdzie on siedzi w ogóle. Może tam u zbrojnych, ciekawe. Albo tu? Tu jest Rey. Aha, on sobie sam tutaj siedzi? No dobra. Ortwin, kurde, no nie mogę skojarzyć. Może tak, może tam u tych zbrojnych. Może był to w ogóle zbrojny przecież, nie? Zaraz zobaczymy. A nie, to był rycerz po prostu, ale dobra, coś tutaj no... Wegen den Proviantim stehen. Pomyliłem się. Ja, was willst du hierüber wissen? Hat dir die Wache gesagt, zu welcher Zeit dies geschehen ist? Ja, es war wohl gegen 3 Uhr nachts gewesen. Ist euch sonst noch was aufgefallen? Ich glaube nicht, aber ich kann mich ja nochmal bei meinen Männern erkundigen. Gut, dann habe ich nur noch eine Frage. Wo befanden sich die Proviantkisten, die beim letzten Mal gestohlen worden sind? Hinter der Kneipe. An diesem Ort ist bisher am meisten verschwunden. Za karczmą. Dobra. Około 3 w nocy, no to tak. W nocy jakąś zjawę? To mógł być złodziej. Może warto sprawdzić te miejsca następnej nocy. Jeśli złodziej pojawia się około 3 w nocy, to wyrusza, jeśli brać pod uwagę długość drogi, zapewne godzinę wcześniej. Nie może się to zdarzyć wcześniej, ponieważ ostatni goście opuszczają karczmę o 1:30 i idą do domu, więc muszę zacząć obserwację o godzinie 2 w nocy. Tutaj będziemy musieli się chyba przespać do... No, do północy. Niech ten czas mija, chyba że... Śpiworem jeszcze możemy... przyspieszyć sobie tą akcję. Drzemką. Tu jest chyba Garant, tu sobie siedzi Garant. 4 godziny to nie, oczywiście. No, drzemka, dobra, którą teraz mamy. No nie! Za późno, chociaż... Dobra, może... Zdążymy. On miał o 2 wyruszać, tak? Jakoś? Znaczy, no muszę zacząć obserwację o godzinie 2 w nocy. Pojawi się około 3. Dobra, no to czekajmy. Czekajmy w takim razie. No mamy tutaj te... przyspieszenie czasu. Kurde, przez to nie można było zawsze przeskoczyć przez ten płotek chyba. Przyspieszenie czasu, więc to będzie moment. Nie wiem, z której strony zerkać. No tak, bo oni tam... Okej, o 1:30 wychodzą. No ktoś tu idzie. Tu są... O, można przez to przeskoczyć. Czasami po prostu nie można. Są te skrzynki, nie? No i mamy. Billego. Hej, du! Hej, was machst du denn da? Verdammt, ich... Billy? Sag mir jetzt nicht, dass du der Dieb bist. Warum nicht? Traust du mir das etwa nicht zu? Mir scheint ja niemand hier für voll zu nehmen. Also doch. Wie kamst du denn auf diesen Unsinn? Wer hat dich in diese Sache hineingezogen? Niemand. Das war alleine mein Plan, hörst du? Mein Plan. Na schön, es war dein Plan. Kannst du mir vielleicht auch sagen, warum du den Proviant gestohlen hast? Na, um das Zeug an die Banditen zu verkaufen. Das hätte mir eine Menge Kohle eingebracht. Weißt du was? Ich glaube viel eher, dass du allen nur beweisen wolltest, was du für ein toller Kerl bist. Ach, na wenn schon. Bisher hat mich doch keiner hier ernst genommen. Jetzt aber ist das anders.
Darauf kannst du wirklich stolz sein. Aber du hast recht. Das, was du getan hast, ist eine ernste Sache. Ich werde natürlich Ortwin-Meldung machen. Du wirst für deine Dummheiten gerade stehen müssen. Denkste, dafür musst du mich erstmal kriegen. Warte mam mal. Go pobić, czy coś? No dostał hita za 1180. Zaczekajmy aż wstanie. O rany! Warte mal. Zostaw! A, czyli musimy po prostu poczekać, aż on dobiegnie do tego swojego niby miejsca, gdzie no ma być, dopiero wtedy gierka uzna, że go złapaliśmy. No dobra. No to biegniemy za nim. On jest tak to zły niby na nas tutaj, że go pobiliśmy, ale dobra. Nic się nie dzieje raczej. Do bandytów ucieka. Wiecie co? Też niby mógłbym zmienić zbroję, ale... Tak to on mnie chyba zaatakuje. Dobra, zaczekajmy chwilę. Zapiszmy to znaczy i zobaczmy. Zatrzyma się gdzieś w końcu? Chociaż nie wiem, czy oni teraz mnie będą... No nie, no nie powinni właśnie bić, no bo oni z paladynami... Już tam no nie walczą, no to w sumie po co miałbym zbroję znowu zakładać? No to cwaniaczek. Czemu w ogóle mi tam podświetla tamtych jako przeciwników? Czy to jego ziomkowie, z którymi będziemy walczyć? Czy jak to tam jest? No mam cię, i co? Aha, no dobra, może z niepamięci skorzystajmy. Niepamięć, piątka, okej. Wen haben wir denn da? Wenn du denkst, dass ich jetzt ins Lager zurückgehe, hast du dich geschnitten. No jak tu będziesz miał chłopie lepiej, no to sobie tu zostań, nie? Ale... No raczej do obozu no nie ma po co wracać. A, jeszcze ktoś tam właśnie pisał, żebym ponosił ten ciężki pancerz łowcy smoków. Jeszcze by było go fajnie ulepszyć, nie? Tak dla odmiany, żebyśmy po prostu go ponosili. Oczywiście, no moim zdaniem na przykład no, paladyna zbroja lepsza jest, nie? Ale myślę, że to jest ładniejsze niż to. O, to jest, czyli tak. Zbroja paladyna jest top 1 w rankingu, to jest top 2, to jest top 3. Oczywiście, jeżeli chodzi o te zbroje, które mamy, może jeszcze jakaś tam ładna by się nam trafiła, czy coś, nie? Także, żeby to ponosić. Jeszcze w ogóle sobie zerkniemy, jak już mamy to trochę czasami sobie tak nosić. Chociaż nie wiem, będę raczej to zmieniał. Jeżeli chodzi o jakąś walkę, to nie wiem, czy jest sens w ogóle ulepszać tego, no bo tutaj nie będziemy... Wiecie, no tak to... Mieli dość odpowiedniej ochrony. Też i tak w tym biegałem, to jak ulepszy, to będzie miało też to pewnie po 170. Zerknijmy, co będzie potrzebne na wzmocnienie tego pancerza. Co dokładnie? Wzmacnianie pancerzy. Ciężki pancerz łowcy smoków. Dwa razy garbowana skóra krokodyla. 5 bryłki. Magicznej rudy. No dobra, spoko, to jest nic, tylko musimy stół garbarski znaleźć. W zamku to będą mieli? Warsztat jest. Nie ma stołu garbarskiego niestety. Gdzieś na pewno musi być. Nie wiem, czy tutaj na przełęczy nie widziałem tak po prostu. Nie, no raczej nie, no kto by miał tutaj coś robić, ale po prostu tak musiałem sprawdzić. Zamek nie, nowy obóz, no oni tutaj... No nie mieli tutaj żadnego stołu. Chyba, że może u zbrojnych. I tak do zbrojnych na chwilę jeszcze idziemy, bo tam chciałem z Garondem pogadać, to sobie tam zerkniemy. Czy nie mają tutaj takiego stołu garbarskiego. Nie mają tutaj takich żadnych myśliwych czy coś, żeby to miał kto robić, ale no tak wiecie, no. Jakby był postawiony, to by było spoko. No dobra, no i jest Garond. My żołnierze walczymy za króla. Dlatego nosimy jego pancerze. A, spoko, wiem. Jest... Was weiß ich? Aha, czyli tutaj nic nie ma. Alles klar. Wie? Ja, ja doch. Ohne dich wären wir Belia geopfert worden. Ich danke dir. Wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Und mein Name ist Parsival. Sei mir willkommen, Held. Alles in Ordnung? Ja,
Ich habe nur leichte Verwundungen erlitten, die schnell heilen werden. Dobra. A co tam, Ulrika? Hallo, ich bin... Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du rechtzeitig gekommen bist, um uns aus den Händen der Orks zu befreien. Dafür da... Nie musiał nam w sumie przerywać, jak chcieliśmy mu się przedstawić. Nie jesteśmy bezimiennym, także mamy imię. Jesteśmy Rolandem, także moglibyśmy mu tam dokończyć i powiedzieć nasze imię, nie? Ich muss mir jetzt um... Dobra, czyli tutaj jeżeli chodzi o samych paladynów, już więcej nic no nie mamy do zrobienia. Gdzie jest ten kurde stół garbalski? Dobra, będę musiał go ogarnąć, może do koliny. Za chwilę wrócę tam, w sensie do miasta i tak dalej, bo tutaj... Nie kojarzę. A może tu? Właśnie, tu powinni mieć. Jest. Warsztat. Ale nie stół garbalski. Tu jest, dobra, tak, faktycznie, tu było. Czyli krokodajla. W ogóle możemy 100, czyli mamy powyżej 100? Okej, no dobra. Rozwieźć skórę. Stół warsztatowy. Znaczy no warsztat, czyli po 140. 50, 100. Okej, czyli po 20 dochodzi. 40 do ognia, okej. No niby tutaj gierka to zaliczę, że jest niby lepsze, nie? No dobra, ponośmy na razie sobie to trochę. Nie pasuje to w ogóle do tego hełmu, ale okej. O, i musimy do tej karczmy wrócić. No mieliśmy niby za kilka dni, ale może już wystarczy. Bo oni tam musieli, no muszą przetestować potrawkę, czy jest lepiej z tym pieprzem, czy nie. Gdzie jest pad? A no tak, jest 5:16 w sumie. Prześpijmy się. I zaraz zobaczymy. Czy to będzie koniec już tego zadania, czy będą zadowoleni, że trochę tego pieprzu tam dodaje, czy nie? Und? Wie geht es dem Paladin? Ich hoffe ja, dass du ihm nicht zu viel von dem Pfeffer gegeben hast. Ach was, wie kommst du darauf? Ich sag dir was, die Paladine sind jetzt richtig begeistert von meinem Essen. So gut, hat es ihnen schon lange nicht mehr geschmeckt. Na, dann wohl bekomm's. Und sonst? Alles bestens, mit dem werde ich noch steinreich. No i elegancko, dobra, czyli tutaj chyba wychodzi na to, że zadania wszystkie już mamy ogarnięte, ale dalej ciągle mamy tą karczmę w Górniczej Dolinie tutaj, czyli no, Pata. Bo to on jest tutaj właścicielem. Przedtem działa to tak, że jak się przespaliśmy, to był nowy quest, jeszcze raz sobie zerknijmy, wiecie, jak mamy to zrobić wszystko, to zróbmy. Bo ciągle to zadanie nam tutaj działa w tym... Hej du! W tym dzienniku, nie? No nie, tu nic nie ma. Więc nie wiem, co ja mam tutaj jeszcze więcej zrobić. Nie mamy tutaj u nikogo nic takiego nowego. Bo to nam tylko zadanie tu, kurde, zostało w Górniczej Dolinie chyba. Chyba. Dobra, wiecie gdzie idziemy? Idziemy za palisadę. Miałem tutaj jeszcze podobijać trochę tych orków, bo nam zostali. Czyli dobra, tu mamy ten start. Tutaj no dość dużo tych orków już wybiliśmy. I tam właśnie stronę bagien szliśmy wtedy i ja miałem też te bagna jeszcze sprawdzić. Więc... możemy sobie tutaj jeszcze trochę pobiegać. Jeszcze zdarzymy w tym odcinku. I powybijać orków i zobaczymy właśnie, czy teraz z taką ilością obrażeń jesteśmy w stanie robić każdego orka na hita. Ciekawe, nie? Więc dobra. Spróbujmy, zobaczmy. W stronę tych bagien zaraz się udamy, tylko jeszcze tutaj chciałem pobiegać, bo może tutaj jakiś tam ork został. Wiecie, tak dla zasady, ogarnijmy to po prostu, nie? To był jeszcze kawałek ścieżki do sprawdzenia w sumie. Jakieś tam orkowe psy są, okej. Okay. Pierwojady tam dalej, spoko. Nie chcemy się nawet zbierać niczego od nich tam. Z nich to znaczy. Tam orkowe psy, o nie, dobra, jest jakiś tam ogar. Na dwa hity, nie na hita. Kamień teleportacyjny. Teleportujący. No dobra, czyli tutaj więcej orków nie ma. Możemy sobie też czerwojadów wbijać.
musimy tego przyspieszenia czasu wyłączać, nie? Tam były te statki, które już też ogarnęliśmy. I tu jeszcze była ta horda tych czerwojadów. To, że tam po 5 HP tracimy o nich, to też z nic praktycznie, także nawet nie ma sensu tutaj sprawdzać. Znaczy sprawdzać, wyłączać tego przyspieszenia czasu. Jeszcze sobie tak zerknę, bo wiecie, lubiał się tutaj jakiś ork zawsze zablokować. Więc jak już miał wrócić, o, tam jest miecz. Jak już miał wrócić, to powinien być na statku. Ale dobra, mamy to czyste. Czyli dobra, teraz jedynie wszystko to, co za palisadą mamy ogarnięte, więc możemy się już udać w stronę bagien i zobaczymy, co to będzie tam na bagnach. Bo tam, no, kawałek byliśmy tak naprawdę i no, jacyś tam orkowie sobie chodzili, ale nie było jakoś tam ich mega dużo. Więc może po prostu kilku ich wybijemy i to będzie wszystko, nie? Ale no, jak już tak mamy to zrobić właśnie tak, żeby miało to, wiecie, tak, żeby to wyglądało dobrze, no to już zróbmy tak. Wir müssen Präsenz zeigen, also geh. Kann ich dir helfen? Hilfe könnte ich jetzt wirklich gebrauchen. Das wird aber nicht ungefährlich sein. Was soll ich tun? Ich muss unbedingt wissen, warum die Orks so ein großes Interesse an dem Nebelturm haben. Leider aber haben mir Ingmar und Lord Hagen verboten, mich auf irgendein gefährliches Abenteuer einzulassen. Sonst hätte ich mich selbst darum gekümmert. Wenn du mir aber helfen würdest, das Geheimnis zu lüften, müsste ich die Orks nicht länger beobachten. Ich könnte dann endlich ins Lager zurückgehen und Ingmar berichten, was ich beobachtet habe. Okay, ich helfe dir. Ich danke. Dobra, no okej, okay. Dostaliśmy nowe zadanie. Tego zadania to nie było, jak go odnaleźliśmy. Jeden w ogóle dialog jakiś miał taki dziwny, jakby miał to telefonem nagrywać. Tak, i to starym jakimś, tak to brzmiało. Dobra, czyli tereny wieży mgieł. No to bardziej tutaj. No tam ogólnie przy wieży mgieł wybiliśmy tych orków. I no z wejścia żadnego nie było, tak samo jak i z drugiej strony, od strony morza, no tam jest poblokowane wszystko, także co tutaj mamy w ogóle do zrobienia? No nowy wpis jedynie, czyli trzeba było po prostu tutaj przyjść. Przechowywali zawsze, znaczy kilka beczek i skrzyń w ruinach wieży mgieł, to będzie zapas dla ich armii. Teraz, gdy wiem, do czego wieża jest używana, mogę zgłosić się do Albrechta. Okej, czyli po prostu trzeba było to wrócić i tak w tym zadaniu odpalonym już dodać wpis do dziennika, że jakieś tam beczki z żywnością czy coś tam przechowywali sobie. Okej, czyli tak w sumie fajnie się okazało, bo nam jakieś zadanie tu jeszcze wpadło i Albrecht tak to wróci w takim razie, nie? Die Orks benutzen den Nebelturm lediglich als Lager. Sie bewahren dort jede Menge Kisten und Fässer auf. Innos sei Dank. Ich hatte schon Schlimmeres vermutet. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Jetzt kann ich endlich wieder zurück ins Lager. Pass gut. No, ty też na siebie uważaj. Dobra, czyli fajnie, on też tutaj nie będzie siedział, wróci sobie do zamku. Gdzie tam do zamku? Znaczy, no, do nowego obozu, tam gdzie sobie siedzą ci paladini. Nie będzie mu tu już smutno. Także elegancko. No i mówię, po prostu ogarniemy sobie teraz te tereny tutaj w stronę dawnego obozu na bagnach, no bo coś tutaj może jednak znajdziemy, zobaczymy. Jaskinia jakaś, chyba to sprawdzałem. Łyso tak tutaj się, kurde, naprawdę wydaje, jak nie ma tych zabudowań takich z Gothica 1, nie? No bo tak to ogólnie w podstawce, w dwójce, no nie mieliśmy tutaj nic, jakby, nie? W sensie, no nie było tego obozu już za palisadą, został wywalony, jeżeli dobrze tam pamiętam. Za palisadą był taki liścik od kosmitów prawdopodobnie, czy tam od krasnoludków. Taka notatka, taki był easter egg jakiś tam. To było w sumie za palisadą. No dobra, no i tu mamy... No tu wiadomo, że na hita będziemy mieli takiego orka, no bo tam 14 HP mu przedtem zabrakło. Ale tu mamy, no właśnie, no pojedyncze jakieś tam orki, nie? Także możemy sobie tu pobiegać. O, zobaczymy elitarnego. Jak będzie z elitarnym.
23. Dobra, wiecie co? Okej, okay, czyli tu jest jakiś taki obóz delikatny, no, orków. Mają tu coś. Trochę ich tu jest. Wybijemy sobie to, ale w następnym odcinku, bo wrócimy. To jest jakaś... Aha, jeszcze w ogóle zginąłem, bo się oczywiście zablokowałem. Nie, czy to była jakaś jaskinia, czy było tam jeszcze jakieś przejście. Bo widzę, że tutaj no jednak trochę ich jest i te bagna tam dalej, w tamtą stronę również będziemy mogli sobie sprawdzić. A ja teraz pójdę zrobić jednak te eliksiry na siebie. Ta, wyczyścimy sobie te bagna jeszcze tutaj, nie? Myślę, że spoko. No, wyczyścimy sobie te bagna jeszcze. Także... kilkanaście minut no to poświęcimy, czy tam może więcej. Jak wygląda sprawa ze smoczym korzeniem? Już to zróbmy tutaj na odcinku, jak już tak zacząłem. Smoczy korzeń. 7. Eliksir siły. Kurde, musimy pojedynczo. Bo nie mamy 10, tylko mamy 7. O 10 można kliknąć, żeby nam 10 naraz zrobił. Dobra, to nic. W ogóle na życie też byśmy niby mogli w sumie. Okej. Okay. Czyli teraz tak, mamy 7 na siłę. ...21 siły nam wpadło. I czy to mi wystarczy? Nie pamiętam dokładnie już. 24 mu życia zostawało? Czy 21? Czy to mi wystarczy, żeby mieć już na hita tego orka? Muszę to sprawdzić. Sprawdzimy to. No kurde, jestem ciekaw, czy już jest nasza postać w stanie mieć na hita tego orka też elitarnego. Tak to? To już raczej no każdego powinniśmy mieć w takim razie, jeżeli będzie elitarny tutaj z Górniczej Doliny, no ork tak to na hita, co nie? Na tym tutaj sobie tak też sprawdzimy. 17 tylko? Ta siła mi dużo nie dała. Obrażenia jakby się bardziej zwiększyły, to jeszcze. No kurde. Niedobrze, no nie będziemy mogli mieć go na hita. Szkoda, szkoda. Gdybyśmy o wiele więcej siły podbić. Albo po prostu no więcej obrażeń. Więcej obrażeń to już tu nie wyciągnę. Raczej nie wiem, czy no, no lepsze od Uriziela, lepszego miecza to raczej nie znajdziemy. Dobra, czyli tak, ogarniemy sobie te tutaj bagna. Hej, du. Ja nie wiem jeszcze, co z tą karczmą. Hej. Czy trzeba jeszcze czekać na coś? Czy coś? Kurde, no nie wiem, no mamy to ciągle zadanie, nie? Mogę uzyskać u niego cenne informacje, w razie potrzeby warto go odwiedzić. W jaki sposób mam wykonać to zadanie? Nie chcę, żeby mi tu coś zostało, jak my stąd pójdziemy, nie? O to chodzi. Jeszcze tutaj u tych zbrojnych sobie zerknę. Nie będę wam już zamulał. I będziemy to kończyć, ale tu jest jeszcze coś. Nochmal wegen den Proviantim stehlen. A, możemy go poinformować, że z tamtym Billy był. Ja, Billy ist der Dieb. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt. Billy? Kaum zu glauben. Hast du ihn festgenommen? Nein, er konnte noch rechtzeitig entfliehen. Na schön. Ist nicht mehr zu ändern. Die Hauptsache aber ist, dass die Diebstähle endlich aufhören. Du solltest bald davon berichten. Das wird ihn sicher interessieren. Raczej ten wpis żadnego tutaj nic nie wnosi do tej karczmy, nie? Ale tak, wiecie, zerkniemy sobie po tym też. Do Pata mamy również iść. On tam był. Tam. W tamtym namiocie. Mamy go niby poinformować. Co ja gadam w ogóle? Pat, to był Ray. Ale w sumie dobra, tak zerknę. No Pat to był przecież karczmarz. Mi się już zaczyna to mylić czasami, jak tak biegamy od jednego do drugiego, od drugiego do trzeciego i do dziesiątego. I teraz faktycznie może jeszcze po tym coś będzie. Ja, was gibt's Neues? Ich habe den Dieb gestellt.
Er wird keine weiteren Diebstähle mehr unternehmen. Das ist eine gute Nachricht. Wer war es denn? Du wirst es nicht glauben. Es war Billy. Na, das ist ja ein Ding. Was hast du mit ihm gemacht? Nichts, er konnte abhauen. Vielleicht ist es besser so. Die Paladine hätten ihn auf jeden Fall für einige Jahre eingebuchtet. Der Junge tut mir leid. Er hatte eine schwere Kindheit. Aber ich denke, das willst du gar nicht wissen. Ist auch eine lange Geschichte. Auf jeden Fall danke für deine Hilfe. Willst du was essen? Ich hätte da was Besonderes für dich. Ja, warum nicht? Bitte sehr. Was gibt's Neues? Die Paladine sind froh, dass sie hier etwas Warmes zu essen und zu trinken bekommen. Ist ja auch kein Wunder bei dieser Kälte. Dobra. Czyli teraz dopiero zakończyliśmy sobie to zadanie w końcu, czyli trzeba było wszystkie dosłownie zadania zrobić. I dopiero teraz już no mamy to ogarnięte, mogę pić piwo w innym miejscu, ale... Gulasz dostaliśmy, on jest na siłę i również przedtem jeszcze dostaliśmy jakieś specjalne piwo. Również od niego. No, muszę to znaleźć. Piwo Zoraba, w ogóle... Zobaczcie, to jest na stałe. 3 życia, 1 man, to zawsze coś. To jest przywracanie. Jak już jesteśmy tutaj na tej karcie w ekwipunku, to sobie przejrzyjmy. O, jest. 3 zdrowia i 1 many to też daje na stałe. Zobaczcie, no coś tu mamy poukrywane, nie? Mam jeszcze te pomidory, 30 sztuk, to jest 1 siły. Nie wiem, co ja mogę w ogóle... Nie mam żadnego przepisu na pomidory, nie wiem, skąd ja mam go wziąć. Żeby jakąś pomidorówkę zrobić czy coś. Bo tak to... Jeszcze by nam tam trochę niby siły, jeżeli byśmy chcieli... Padłoby. 23 szczawy królewskie. Moglibyśmy też sobie mikstury na zdrowie zrobić w takim razie. No. I może nawet za wszystko, jeżeli byśmy już na siłę nie zrobili, no bo... Ciężko teraz będzie znaleźć więcej smoczych korzeni. Może jakiś tam jeszcze pewnie wpadnie. Goblinie jagody. 79 mam aż. Niby coś tam by można było na rękę zrobić, ale nie wiem, czy jest sens, więc wolałbym może... Wszystko na zdrowie, to by się bardziej na pewno przydało. Dobra, nie ma co już tutaj zamulać. Myślę, że możemy sobie na tym to skończyć. Kurde, wiecie co? My przecież zaraz będziemy wychodzić z Górniczej Doliny. I my jak pójdziemy teraz jeszcze po tym do Xardasa, poinformujemy go o tym, że mamy Uriziel, to nam się zacznie ostatni rozdział już. 7. Rozumiecie to? I Irdorad. Ale no tutaj jeszcze... Obecne zadania, które są jeszcze przed Irdoratem, trzeba no tu zrobić, nie? Jakieś tam jeszcze właśnie w Jarkendarze mam jedno, w Węgardzie jedno czy dwa. Grę w kości, o tą nordmarską Starkę, żeby też wiecie po prostu tak zrobić, żeby te zadania były powykonywane przed jeszcze Irdoratem. Także no tutaj kilka zadań jeszcze będziemy musieli sobie zrobić. Takich pobocznych, które już nam wiszą od jakiegoś tam dłuższego czasu. I... Po tym jak wskoczymy na ten 7 rozdział, to na pewno już Pyrokar będzie chciał nas nauczyć oczywiście tego kręgu magii 6, więc będzie trzeba się tego wyuczyć przed Irdoratem. Także jeszcze trochę nam zejdzie tego wszystkiego. I te punkty nauki może na rękę wydamy, nie? Ona nic innego raczej już nie możemy. Trzymajcie się do kolejnego. Cześć.